Okej. Moich 8 braci zostało uwięzionych w skale. Jeśli im nie pomożesz, utoną. Rozwal skały rogami, skacząc i wciskając akcję. Za mną! Za mną! Pamiętaj, żeby bójść, trzeba skoczyć, a potem wcisnąć akcję. Dobra, zatem robimy tak. To jest bardzo fajna misja. Misyjka. Szkoda, że nie mogłem jej wtedy zrobić, żeby tak, wiecie, trochę pominąć to tego headbasha. Ale niestety czasami nie można. Dziękujemy za uwolnienie. To jedyne, co mogę ci dać. Grunt, że to nie skała. W taki oto sposób mamy wszystkie kule z całej gierki. Pozdro 600, dzięki za uwagę. W zasadzie to już... możemy iść na bossa. Bo już mamy wszystko zrobione, moi drodzy. Wszyściutko. Wszyściutko zebrane. Co do ostatniej kropelki. Więc widzimy się teraz przed bramą do Ripto. Więc, moi drodzy, nie ma co przedłużać. Dobra, Spyro. Teraz, gdy masz już kulę, upadek Ripta jest kwestią kilku chwil, prawda? No, w każdym razie powodzenia. Jest tuż za tymi wrotami. Więc, moi drodzy, nie ma co przedłużać. Arena Ripta czeka na nas. Yeah! Bezwartościowe zwierzory! Hej, knypku, może ja pomogę? Co? Znowu ty? Ta! Jak chcesz sprawdzić ten kryształ mocy, może wypróbuj go na mnie. Ani drgnę, obiecuję. Doskonały pomysł. Smoku, przypieczętowałeś swój los. Ripto. Więc tak. Jeśli chodzi o ciekawostki, to jeżeli chodzi o odblokowanie areny Ripto, to tak jak już wspominałem, potrzebujemy 40 orbów. W wersji PAL tej gry nie, jakby soundtrack nie posiada opery. W pierwszej rundzie można uniknąć uderzenia płomieniami Ripto, skacząc szybko i wysoko. Spyro, chcemy ci pomóc pokonać Ripta. Elora używa zebranych przez ciebie kul do gromadzenia energii supermocy. Łowca będzie ci rzucał wzmocnione kule, gdy tylko będą gotowe. A profesor nawet w tej chwili eksperymentuje z nowymi formami energii supermocy, więc już niedługo będziesz posiadać zdolności, jakie nikomu się nie śniły. Więc tak, na tym to polega. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj Hunter nam zrzuca różne kule. I może zademonstruję wam, jak będzie działała kula zielona albo niebieska, to wtedy wam co nieco pokażę, bo póki co to są czerwone i tak szczerze to trochę mi koło tyłka one latają. Ale niebieskie mogę wam pokazać, a zaraz sprzątniemy Ripta. Riptusia. Riptusem. Riptusempra. Riptusempra. Proszę bardzo. Koniec pierwszej fazy. Może będą zielone, to wam też wtedy pokażę. Au? Nie miałem w ogóle Sparksa? Ale dobra. Tło tego poziomu jest również używane w innych poziomach serii Spyro. Mianowicie takich jak Game Over, czy tam Fractured Hiss, Winter Thunder oraz Lost Fleet. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. A my teraz skopiemy mu dupę za to, że on mi skopał dupę. Co ty sobie wyobrażasz, kurde? Druga faza praktycznie będzie taka sama, ponieważ on będzie tutaj chciał z Hapsem walczyć mechanicznym, ale tutaj ponownie
przechytrzymy go. Co by dał zielony orb, to dałby po prostu taki laser zielony, który by szybko go ogłuszył. Ale myślę, że jest to zbędne. I teraz przejdźmy już do finałowego, że tak powiem, tutaj starcia z Ripto. I teraz będziemy walczyli w powietrzu. Kto by się tego spodziewał? I mogę powiedzieć, że tutaj już przynajmniej czuję walkę z bossem, a nie to co w Spyro 1. Panie i panowie, zaliczyliśmy Spyro 2. Mamy ci się odwdzięczyć, Spyro. Czyli musisz już iść? Tak, lepiej tak. Będą za mną tęsknić w smoczym świecie. A muszę się jeszcze wybrać na wakacje. Teraz dopiero są mi potrzebne. Zanim pójdziesz, zdaje się, że bankier zamierza ci coś przekazać. Ależ nic podobnego. Łowco? Spyro, bankier bardzo żałuje, że musiałeś tyle płacić w trakcie podróży po Avalarze. Chcemy, żebyś zatrzymał klejnoty jako nagrodę za pomoc. Wow, dzięki! Iskier, złapałby się? Niech tylko wpiszę nowe współrzędne i... Proszę! Spyro, możesz się wybrać na Wybrzeże Smoków. Ej, może udalibyście się ze mną? Każdemu należy się wolne. Obawiam się, że nie możemy... Ripta nie ma, ale dokonał wielu zniszczeń w trakcie swojego pobytu. Będziemy sprzątać tygodniami. Jeśli chcesz nas odwiedzić, możesz w każdej chwili przenieść się tu z Wybrzeża Smoków. A, no dobrze. Chodź, Iskier. Czekają nas teraz wspaniałe wakacje. Yeah. I w taki oto sposób możemy powiedzieć, że Spyro zasłużył na wakacje. Oczywiście napisy końcowe sobie pominiemy. I udamy się na Wybrzeże Smoków. Nie, chyba my już tam będziemy w sumie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie będziemy musieli tutaj znowu przechodzić przez portal. A jak będziemy, to trudno się mówi. Żyje się dalej. Żaden problem. O! I mamy tutaj oto gnorków, którzy są teraz z nami zaprzyjaźnieni. Dobra robota, Spyro! Zapraszamy do Parku Wybrzeża Smoków! A jeśli wygrasz 10 żetonów, będziesz mógł zajrzeć do kina. Szczerze wam powiem, że to jest taki trochę motyw z Jacka i Daxtera. I tutaj potrzebujemy... O! Proszę bardzo.
Mamy już na zawsze super ogień, którego i tak miałem od początku. Ale kij. Żywawo, Spyro! Spójrz tylko, co dziś dla ciebie przygotowaliśmy. W tej kabinie znajdują się najokrutniejsze stworzenia, jakie kiedykolwiek widziałeś. Trzymaj piłkę do plucia, Zuchu. Wymierz, strzel do celu i patrz, jak te przerażające stworzenia lądują z pluskiem w wodzie. Ale nie martw się, nic im nie będzie. No i co? Fajnie było, prawda? Masz cela, więc trzymaj żeton w... Spróbuj jeszcze raz, jeśli masz ochotę. No, więc teraz musimy sobie zestrzelić tutaj tych ziomków, żeby żetony złapać. Półka z masłem, prawda? Trzymaj jeszcze jeden! Spróbuj jeszcze raz, jeśli ma... No i w jednym miejscu możemy 3 żetony tutaj zabrać, jak widzicie. O, to ten kucharz! O, jak miło! Wow, jesteś doskonałym strzelcem! Proszę, to mój ostatni żeton! Spróbuj jeszcze raz, jeśli ma... Dobry strzał, ale oddałem wszystkie żetony. Strzelaj dalej, jeśli... Nie chcę mi się strzelać, ponieważ ty już i tak mi nie dasz monet. Więc po co? Czołem, Spyro! Ponoć jesteś całkiem niezłym strzelcem. Może chciałbyś spróbować sił na mojej strzelnicy? Jak najbardziej tak. Wstawię dla ciebie zegar. Wyśmienicie! Proszę! Gotowy do nowej... Dobrze, ustaw... O, siema, to są ci ziomkowie z Aquaria Towers. Widzimy ich teraz po raz ostatni. Wyśmienicie! Proszę, że... Gotowy do nowy... Dobrze, ustawię dla ciebie z... O, i ci ziomkowie z Glimmer. Znaczy, no nie ziomkowie, ale te stworki z Glimmer. Co wypinają dupę i są niegrzeczne. Świetnie! Proszę, mój ostatni żeton. Wróć kiedy tylko... Dobra, to jeszcze tylko 4 monety musimy zebrać. Witamy w kolejce Wybrzeża Smoków. Tutaj na wybrzeżu nie ograniczamy się do jeżdżenia. Jeśli uda ci się przebić wszystkie balony na torze, żeton będzie twój. To jak, jedziemy? Uważaj na pozostałe wagony! Mamy dzisiaj spory tłok na torze! Okej. To jest bardzo fajna minigierka i bardzo łatwa. Musimy po prostu poprzebijać wszystkie baloniki. Całe 25. I tą minigierkę musimy zabić 3 razy. Tak, by the way. A co do ciekawostek, to szczerze nie mam tutaj żadnych ciekawostek, więc... Można by powiedzieć, że wszystkie ciekawostki wam powiedziałem w trakcie tego let's playa, więc... To chyba dobrze, co nie? O, to pewnie bolało! Chciałbym... Uważaj! I tego nie przewidziałem, że tamten ziomek wyjedzie, tak szczerze. Ale no mówię, to już praktycznie zostało nam tylko zrobienie tego. Ostatni żetonik i już mamy wszystko zrobione. Całą grę mamy zaliczoną. Na 100%. No, nawet widzicie, tutaj mamy 100%. Wszędzie mamy 100%. Wszędzie. Całe 3 światy mamy zaliczone na 100%. I to jest fajne.
robota, smoku! Proszę, żeton dla... Dobrze, w takim razie zmieniam ustawienie i możesz jeździć po nowych torach. Spróbuj przebić balony również i tam. Uważaj na pozostałe wagony. Mamy dzisiaj spory tłok na... Teraz musimy zdobyć 50, ponieważ musimy teraz poprzebijać balony w innych sekcjach. Na przykład, widzicie, możemy w lewo tam skręcić. Bo teraz mamy już pełną trasę. I tak długo nie skończymy, aż nie będziemy mieli przynajmniej tej większości baloników. Ale tutaj, jak widzicie, to jest lightowa lokacja. No. I nie wiem, co mogę tutaj jeszcze powiedzieć, tak szczerze. Tak szczerze to nie wiem, co mogę powiedzieć tutaj. Poza tym, że już czuć wielki finał i czuć już to zakończenie gry, które już i tak było nam przedstawione. Ale szczerze, w porównaniu do Gnastiego, to Rip to naprawdę można go teraz nazwać bossem tak oficjalnie, bo to, co było przy Gnastim, to pozostaje bez komentarza. I myślę, że wy też. Hej, nieźle! Proszę, nowy żeton! Jeszcze jeden przejazd. Jesteś na fali. Tym razem musisz też użyć armaty zamontowanej na wagonie, żeby zestrzeliwać balony. To jak? Spróbujemy? Uważaj na pozostałe wagony. Mamy dzisiaj spory tłok na torze. A tutaj on cały czas gada to samo, że uważaj na ten wagony, bo mamy spory tłok. Jakbym o tym kurde nie wiedział, kolego. Kurde, my tu mamy już 30 balonów zaraz. No, zaraz będzie 30. Kurde, nie zdążyłem. Trzeba jeszcze raz kółko zrobić tutaj. Teraz zdążyłem. 40 na 50, czyli już nam niedużo zostało. Smykałkę! Zostałeś mistrzem kolejki! Oto mój ostatni żeton! Wskoczysz na kolejkę dla samej frajdy? Nie, nie wskoczę dla samej frajdy. Nie są dla każdego! Mimo wszystko zapraszamy ponownie! I teraz czas na ostatni żetonik, który na nas czeka. Gratis, gratis, gratis! Żadnej zaliczki i żadnych opłat miesięcznych. W zamian otrzymasz ode mnie jeden żeton. Mogę oddać tylko jeden, ale będziesz mógł jeździć ile tylko chcesz. Wsiadam! Przyjacielu! Zobaczymy z kim. Prawdopodobnie będę sam, aczkolwiek zobaczymy z kim wrócę, bo może być tak, że Spyro z kimś wróci. Poza Sparksem. Of course. Yeti? O! No to ciekawe pary, nie powiem, że nie. Lol.
Och no! Tylko nie ona. Jak obiecałem, oto twój żeton. Gdy zbierzesz ich 10, zajrzyj może do kina Wybrzeża Smoków. I tak też zrobimy, mamy już 10. Więc lecimy do kina, bo tam już mamy odblokowaną naszą ten, bo to jest taka jakby nasza nagroda za 100%, czyli super ogień, którego już i tak mamy od początku gry, więc czas do kina. No Spyro, to twój szczęśliwy dzień. Udało ci się zdobyć wystarczająco dużo żetonów, by wejść do słynnego kina Wybrzeża Smoków. Udanego przedstawienia! Ciekawe, co tam będzie. Na razie widzę tam, że jest czarno jak w 4 literach. No, i tutaj mamy, to jest nasze kino. Możemy sobie odtwarzać cutscenki z gry. Tak, to jest nasza nagroda. Oh man. Dobra w sumie. Myślę, że możemy sobie zakończyć już tą oto sesję i w ogóle tą serię. To by było na tyle, moi drodzy. Zrobiliśmy wszystko, co trzeba było. Wow, fajne smoki tutaj po boku. To pokazuje, że jesteśmy w wybrzeżu smoków. Spyro w końcu może się udać na swoje wakacje. Ale myślę, że polecimy sobie do Summer Forest, ponieważ to jest pierwsza tak jakby oficjalna lokacja i myślę, że tam się już pożegnamy oficjalnie. I mamy 10 tysięcy kurde klejnotów! Nice one! Haha! Więc jesteśmy sobie w letnim lesie, gdzie tak naprawdę można by powiedzieć, że oficjalnie przygoda zaczęła się odtąd, no bo Glimmer to był jednak taki świat, który tam był po prostu, żebyśmy jakoś zaczęli tutorial, ale tak naprawdę to cała fabuła rozpoczęła się od tego świata, no bo w tej oto lokacji Ripto po raz pierwszy przejął tak naprawdę letni las. Tam on rozstawił swoje maszty. A teraz mamy tutaj spokój. Więc co ja mogę tutaj powiedzieć? Spyro 2 to jest moja najukochańsza, najulubieńsza i najwspanialsza część, jeżeli chodzi o serię Spyro. Uwielbiam do tej gry wracać i pewnie nieraz jeszcze będę wracał do tej gry. Ma swoje wady i zalety, ma swoje poziomy dobre i złe, ale to zwykle każda gra ma takie poziomy, że są dobre i złe poziomy. Jeśli chodzi o antagonistę, co ja mogę powiedzieć? Ripto jest tak naprawdę 100 razy lepszy niż Gnasty Gnork. Bo jak dla mnie Gnasty to jest chyba jeden z gorszych antagonistów. No bo tak naprawdę walka z Ripto to chociaż była w minimalnym stopniu fajna. A z Gnastym to tylko pościg i ola boga, spaliłeś mi nerki, ciulu jeden. A raczej mały smoku wredny. I tak to mniej więcej z Gnastym wyglądało. Z czarodziejką to w sumie nie wypowiem się, bo dopiero wypowiem się jak zagram Spyro 3, mimo że grałem już niejednokrotnie, ale żeby zbudować taki, wiecie, klimat, żeby się potem wypowiedzieć o czarodziejce, ale sądzę, że zdanie będę miał takie, że jest gorsze od Ripto. Jeśli chodzi o muzykę, zdecydowana poprawa, bo uważam, że jednak pomimo tego, że światy albo hub worldy, coś po czym teraz między innymi biegam, miały taki rockowy soundtrack, to przyznam, że tutaj taki spokój w sumie jest spoko. Wiecie, o co chodzi, że po prostu ta orkiestra jest po prostu piękna i te motywy tutaj w tym świecie i ogólnie w tych światach, wiecie, Winter Tundra, ten świat oraz jesienne równiny aka Atom Plains. A jeśli chodzi o postacie, to nie mam nic do nich. Naprawdę, Hunter i cała ta zgraja są spoko. Nie mam nic do zarzucenia. Oprócz profesora, bo profesor to zwykle kocopoły wali i trochę jest śmieszny, bo gubi najprostsze rzeczy, jakimi są orby. I to jest takie trochę, no, zabawne. I cóż ja mogę powiedzieć więcej? To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że byłem informatywny i seria wam się podobała, bo jednak
trochę ciekawostek i trochę japońskich nazw tego poziomu, tych poziomów ogólnie było w tej serii, więc sądzę, że dosyć ciekawie została poprowadzona seria. Ja przynajmniej tak uważam, bo mi się przyjemnie ją prowadziło. A czy wam się przyjemnie oglądała, to już pozostawiam wam w sekcji komentarzy. Ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobała i że był informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii, czy była w sposób ciekawy prowadzona i tak dalej, i tak dalej. I co sądzisz o Spyro 2, czy jest twoją ulubioną częścią, czy nie. I ze Spyro widzimy się dopiero prawdopodobnie w marcu 2020. Albo z kwietniem 2020, lub też w maju 2020, jeżeli chodzi o Spyro 3 oraz tam pozostałe części Spyro. I tak oficjalnie obwieszczam jedną rzecz. W przyszłym roku, kiedy dojdziemy sobie, znaczy zrobimy sobie Spyro 3, to oficjalnie zaczynamy te trochę gorsze gry z serii. No może poza A Hero's Tale. Ponieważ tak, kompletnie wycofuję się z robienia let's play z gier na Game Boy Advance. Przynajmniej na chwilę obecną. Powód jest taki, że nie lubię za bardzo gier na Advance Spyro. Nie lubię strasznie Spyro Season of Ice. Nawet spoko jest Spyro Season of Flame, ale jednak nie mam zbytnio ochoty, ponieważ ta gra pod koniec jest też strasznie nudnawa. Tym bardziej nie mam ochoty na Attack of Rhinox. Tą grę na DS raczej pominę, ten RPG ze Spyro. Więc po Spyro 3 prawdopodobnie w przyszłym roku zabieramy się za Spyro Enter the Dragonfly, A Hero's Tale i potem za serię The Legend of Spyro. I tyle, myślę, że to co chciałem powiedzieć. Ale prawdopodobnie wam, kiedy będę robił Enter the Dragonfly albo trójkę, gdzieś w opisie albo w sekcji komentarzy dam wam link do moich streamów z Attack of Rhinox Season of Flame. Tylko od razu mówię, że to były streamy w momencie, kiedy zanim wyszło Spyro Reignited Trilogy, ponieważ robiłem te streamy w momencie, kiedy robiłem drogę do Reignited Trilogy. A teraz serio, trzymajcie się, cześć i pa pa! Dzięki za oglądanie!